Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników leśnych przygód na najnowszy film. Oto z moim udziałem. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 15.08, czwartek, 18 sierpień 2022 i w ten sierpniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego miejsca. Czy prosto po pracy nawet nie jadłem, nie przebierałem się i po tyrce od razu do lasu. Kolega podwiózł mnie, przejeżdżał, akurat niedaleko mieszka, więc poprosiłem go, aby mnie podwiózł. I tak mówię, 14.30 kończę, a jest 15.08, a już jestem w lesie, więc krótka, szybka piłka i zobaczymy, co rośnie. Dlatego, że jutro dzień wolny od pracy, piątek mam i chciałem jechać na grzyby, a jeśli grzybów by nie było, to dzień dla mnie byłby zmarnowany, więc zobaczymy, czy dzisiaj grzyby są. Jak grzybki będą, jutro w piątek 19 jadę na dłuższe grzybobranie, dłużej pochodzi po lesie, a jak grzybów nie będzie, to jutro jadę na wodę powędkować na cały dzień. Więc po krótkim takim przywitaniu, nawijaniu, jak to ja, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Pochodzimy trochę po lesie i zobaczymy, co po urlopie w te sierpniowe dni rośnie w moich lasach. Więc, drodzy Państwo, idziemy ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. I przed siebie i w pytkę. Tu mamy kozaczka, czyli pierwszy grzybek z dzisiejszej imprezy. Taki ładny przy wyjściu z lasu kozaczek. Więc przytulimy go. I tu mamy drugiego. Drugiego, większego kozaczka. Czyli dwa kozaczki. I coś się zaczyna dziać. Tu mamy kurki. Niedużo, ale są. Więc kilka przytulimy, a tamte maluszki, jak sobie dalej rosną, przykryjemy siłką, liśmi i przytulimy tylko te, które widzicie przed sobą. A tu co mamy? Ceglaczek. Ceglasto pory borowik. Nic dodać, nic ująć. Borowik ceglasto pory. Poszukamy obok, czy nie ma kolejnych borowików ceglaczków. I jest kolejny ceglaczek. Zobaczcie, jaki ładny. Szukamy dalej. Widzę kolejnego. Kolejnego widzę. Tu się schował. Tu się schował. Zobaczcie. I mamy dwa ceglaczki. Nic dodać, nic ująć. Czyli dwa ceglastopory i szukamy dalej. Mamy pierwszego borowika. Taki duży. Zobaczcie. Taki strupek. Zjedzony przez ślimaki. No ale jest. Nic dodać.
nic ująć. Czerwony kozak, oczywiście, że przytuliwy. Ale taki ogryzek, nie, drodzy Państwo, nie. Ten jaki ładny kozaczek, tego przytulę. Tego przytulimy, bo jest młody i zdrowy grzybek. Tu co mamy? Jednego przewróciłem, ale to są, drodzy Państwo, kolczaki. Jadalny grzyb, ale dzisiaj ich nie zbieram. Czyli kolczaki, które rosną, ale je zostawimy i szukamy borowików. Oczywiście czerwone też zabieramy. Jest taki fajny czerwony kozaczek. Kolejny. Okej. I tu mamy kolejnego. Czyli dwa czerwone kozaczki z jednego miejsca. Ale kurki to przytulę. Kurki przytulimy i będzie jakaś zupina. Zupina z kurek, z grzybków mieszanych w sam raz. Na jutrzejszy obiadek. No i w końcu, drodzy Państwo, mam pierwszego borowika. Zobaczcie, jaki ładny. Jaki ładny grubasy, czy pierwszy borowik. No miejmy nadzieję, że niedługo wyskoczą i będzie ich więcej. A więc grzybka przytulimy i szukamy dalej tych naszych prawusków. Ładny borowik. Tutaj mamy takiego ładnego prawuska. Widać, że już trochę tu rósł. I tak mówię, z braku laku, to i kit dobry, dojrzały to jest grzyb, w pełni ukształtowany, widzicie żółte sito i taki ładny borowik. Ale szukamy dalej tych mniejszych i może jeszcze coś się trafi, więc zostańcie ze mną i zobaczymy co i jak w tym dzisiejszym dniu, prosto po pracy. Czyli popołudniowe grzyby. Zobaczcie, jaki okaz. Jaki okaz. I taki. Wiecie, że w sezonie ja taki nie zbieram. No ale zobaczymy, obierzemy. Sprawdzimy, czy jest zdrowy i pójdzie do suszenia taki wielki borowik. Ok, więc sprawdzimy go, idziemy dalej. Jak widzicie, niestety dziura na dziurze, więc go zostawiamy, idziemy dalej ku leśnej przygodzie. Bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Idziemy, idziemy
szukając tych mniejszych borowików. Trochę tędy, trochę tędy, ale nic nie widzę, nic, drodzy Państwo, nie widzę tych grzybków, więc idziemy przed siebie. Pomalutku, powolutku, szukając jakichś jadalnych grzybków. No ale przynajmniej, drodzy Państwo, taki rekonesans wiem. Jutro piątek, mam wolny dzień, że jutro na pewno do lasu nie przyjadę. Wybiorę sobie rybki, pojadę na cały dzień nad wodę. A jak zaczną się już grzyby, to będą filmy tylko z grzybobrania. Wypadę z lasu. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Czyli chodzimy dalej, szukając jadalnych grzybków. Mamy dwa borowiki takie wysuszone. Zobaczcie. Tu jest jeden. Zobaczymy, czy coś z niego będzie. Oraz mamy drugiego tutaj dalej. Widzę. Tutaj jest drugi. Taki fajny. I taki. Druga sztuka. Szukamy dalej pomalutku. Obczyścimy i zawsze jakaś szamka w domu z nich będzie. Niestety. Tu trochę małych dziur, tu trochę, no i trzeba byłoby wykrajać, ale na tym rzecz nie polega. Dobra, więc je zostawimy, bo robaczywych grzybów nie będę zabierał przecież do domu. Idziemy dalej. Więc, drodzy Państwo, w tych miejscach, co powinny być grzybki, nie ma. Widzicie tylko jakiś kozak czerwony, jakiś starszy borowik. I tak tutaj przy drodze piękny kozaczek, nic dodać, nic ująć. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda. Ale nie ma grzybów, więc bierzemy to, co jest, wkładamy, idziemy dalej. Ale idziemy już, drodzy Państwo, wyjść się z lasu. Drogą, bo nie ma sensu chodzić. O, tutaj kolejny kozaczek. Zobaczcie, jak ładnie rośnie. Jak ładnie rośnie. Więc też go przytulimy. Idziemy, tak mówię. Wychodzimy. I jutro wypad na ryby. Bo jak sami widzicie, po prostu grzybków nie ma, trzeba jeszcze czekać, aż wysypią w moim lesie, jak wysypią, ale bądźmy cierpliwi, na pewno będą, zobaczymy ile, w jakich ilościach, ale na bag będą, więc wychodzę z lasu i pomału będę kończył ten dzisiejszy wypad. Sucho, jak widzicie, wszystko wyschło, no ale to tak mniej więcej wygląda. No ja idę, wychodzę i po drodze zobaczymy, może coś jeszcze się trafi. No ale jakieś grzybki są, o tutaj kolczaje, kolczaki, kolczak. No ale nie biorę. Ok, więc wychodzimy, idziemy do domu. Wiecie, po pracy 8 godzin przy maszynach w pracy, to wiecie, nogi trochę bolą. No i taki wypad godzinny zaliczony. A co uda się po drodze jeszcze znaleźć, zobaczycie sami. Więc zostańcie jeszcze ze mną,
i zobaczymy przy wyjściu z lasu, co rośnie. A tu co mamy? Podgrzybek? Co to jest? Widzicie? Grzybek jadalny, więc do koszyczka, jak to się mówi. Tu jest kolejny, ale kapecz. Na cię nie schylam. Ok. A tu co mamy na drodze? Nie. Dobra. Idziemy. Więc kończę już. Wychodzę. Parę prawdziwków, niedużo. Kozaków czerwonych większość. I borowiki ceglaste opore. Parę kurek. I tak to mniej więcej wygląda. Więc drodzy Państwo, kończę na dzisiaj ten krótki film. Leciał tak, pokazałem na filmie. Nie ma jeszcze grzybów, trzeba czekać na wysyp borowików, więc tak jak powiedziałem wcześniej, jutro wypad na ryby na cały dzień i odpuścimy na razie grzyby. Czyli jak ktoś jest zainteresowany pójściem do lasu na weekend, 19, to jest piątek, 20, sobota, 21, niedziela, to odradzam, chyba że ktoś chce pospacerować sobie po lesie, połazić, ale na tą chwilę grzybów nie ma. Po krótkim wypadzie stwierdziłem jednoznacznie, że grzybów jeszcze u mnie nie ma. Więc leciał tak, pokazałem na filmie. Trochę grzybków jest, niedużo. I taki krótki wypad prosto po tyrce. Popołudniowe zbieranie grzybów. Czyli dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, będą śledzić mnie na bieżąco, dzwoneczek. No i łapka w górę, jak te moje filmy idą dalej. Świat, większy zasięg. No i do następnego. Siema Pyza, jedziemy na Kielce. Cześć.